Witamy Państwa ponownie. To cykl programu Jesień w regionach podkarpackie pod ochroną. Mówimy o czystych wodach, a z tym wiąże się także oczyszczanie ścieków, no i oczywiście kanalizacje. Naszymi gośćmi są pani Jolanta Nawrot, wojewódzki inspektorat ochrony środowiska w Rzeszowie. Witam oraz pan Krzysztof Majkut, Departament Ochrony Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Dzień dobry. Bo żeby tych ścieków jak najmniej trafiało do wód, to te wody byłyby czystsze, prawda? Tak. Wiem, że został opracowany specjalny krajowy program oczyszczania właśnie ścieków komunalnych. Na czym on polega i jak skorzysta na nim Podkarpacie? Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych powstał jeszcze przed wprowadzeniem Polski do Unii Europejskiej w 2003 roku, ale był związany właśnie z prawem unijnym, które wskazuje, że dane aglomeracje dotyczące gospodarki ściekowej winny być wyposażone w systemy kanalizacyjne oraz oczyszczanie ścieków. Z danych zawartych w ostatnim sprawozdaniu wynika, że do 2015 roku w województwie podkarpackim zostało wykonane ponad 15 tysięcy kilometrów kanalizacji. To oczywiście ten cały okres od powstania tego programu. Ale wciąż zdarzają się takie miejsca, że przyjeżdżamy w miejsce atrakcyjne turystycznie i okazuje się, że na przykład rowem płyną ścieki. Jak to zmienić? Tak, bo teoretycznie ten program dotyczy aglomeracji, do której są podłączone 2000 relemów, czyli 2000 mieszkańców, tak ogólnie rzecz biorąc. I obecnie 70% mieszkańców województwa podkarpackiego jest podłączane do tych systemów. A czy my w ogóle wiemy, co wpada do tych wód? Czy są badane w ogóle te ścieki? Oczywiście, że wiemy. Każdy zarządzający oczyszczalnią komunalną ma obowiązek wykonywania badań ścieków odprowadzanych do wód lub do ziemi. Obecnie również rozszerzony został ten obowiązek o badanie ścieków dopływających i odpływających celem określenia stopnia redukcji zanieczyszczeń. I wyniki są przekazywane do Wojewódzkiego Inspektoratu i podlegają kontroli. Ponadto w 2014 roku Wojewódzki Inspektorat przeprowadził kontrolę w ramach cyklu kontrolnego realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Wykonaliśmy kontrolę w ponad 120 aglomeracjach, również z własnymi pomiarami. Szczególnie zwróciliśmy uwagę po pierwsze na redukcję ogólnych zanieczyszczeń, jak również redukcję azotu i fosforu. Bardzo istotne są te związki azotu i fosforu i ten stopień redukcji, ponieważ duże ilości tych substancji wprowadzane do wód powodują zakłócenia w ekosystemie wodnym i doprowadzają do nadmiernego rozwoju glonów, czyli tak zwanego procesu eutrofizacji. Jest to proces bardzo niekorzystny dla wód, dla wykorzystania tych wód, na przykład w ujęciach, więc należy jakimi sposobami zapobiegać tym działaniom. Bardzo dziękujemy za te informacje dotyczące właśnie także jakości wody. My teraz w tej części naszego cyklu Jesień w regionach podkarpackie pod ochroną rozmawiamy o czystej wodzie i o kanalizacjach. Za moment do tego tematu wracamy. Temat kanalizacji i oczyszczania ścieków oczywiście nierozerwalnie związany z oczyszczaniem i z czystością wód. Dziś mówimy o czystości wód w województwie podkarpackim. A naszym kolejnym gościem jest Marcin Kut, wójt gminy Wiśniowa. Witamy. Dzień dobry. W trakcie naszych rozmów padło wiele takich informacji, że to samorządy są odpowiedzialne za stan wód i za sieć kanalizacji na swoim terenie. Jak jest u pana? Czy w 100% gmina jest skanalizowana, czy też będzie pan korzystał jeszcze z jakiejś propozycji dofinansowania i będzie budował dalszą część kanalizacji? No niestety w 100% gmina Wiśniowa nie jest skanalizowana. Ten procent sięga poniżej 20, także jeszcze wiele pracy przed nami. Z kanalizacją w naszym terenie, właśnie pagórkowatym, górzystym, praktycznie z rozproszoną zabudową, wiąże się szereg problemów. Główny problem to
no, problem kosztów takiej kanalizacji. Ale jest możliwość korzystania z tego krajowego programu, o którym mówiliśmy. Dokładnie. Natomiast również no, ważnym tematem tutaj jest spełnienie pewnych kryteriów, wymogów, wskaźników, ażeby w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków się znaleźć. Gmina Wiśniowa się akurat w dużej części terenu gminy no, niestety nie spełnia tych wskaźników, stąd troszkę ograniczony jest dostęp do środków finansowych, bez których tak naprawdę tych inwestycji nie da się udźwignąć. No, trzeba powiedzieć, że akurat gmina Wiśniowa jest takim przykładem, ale tak naprawdę problem tej górzystości, trudności, jeśli chodzi o dostęp, no to jest chyba problem ponad połowy, tak, terenu województwa podkarpackiego. Zapewne tak, patrząc na sąsiednie gminy, na powiat Strzyżowski, w którym gmina Wiśniowa jest położona, równie podobne problemy występują. Oprócz finansów właśnie sama techniczna sprawa, zaprojektowanie w trudnym terenie kanalizacji, wykonanie jej później, to też rodzi określone kłopoty. Bo ja rozumiem, że później, kiedy już jest taki projekt i inwestycja rusza, to jeśli chodzi o dołączanie się kolejnych mieszkańców, to nie ma problemu już tutaj. Generalnie mieszkańcy są dość świadomi i chcą tych inwestycji. One się oczywiście wiążą z rachunkami i tak dalej, później trzeba płacić za ścieki, natomiast ale za wywóz inny sposób, dokładnie, trzeba płacić, prawda? Inny sposób opróżniania, pozbywania się ścieków też jest kosztowny, nawet bardziej. Ale mówił Pan o tej centralizacji, prawda? Czyli ta gmina nie jest tak naprawdę scentralizowana, jest wiele osób takich, którzy na przykład dostają działkę od mamy czy od taty, budują się w jakimś odległym terenie i trzeba tam dociągnąć tę kanalizację, wiadomo, że to zdarza. Są koszty. Mamy zaprojektowaną kanalizację w kilku miejscowościach. Nie mamy jeszcze projektów w ponad połowie miejscowości. Także czekamy na środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Liczymy na to, że uda się tutaj trochę. Jaki to jest koszt? Ile na przykład w Pana gminie jest potrzeba pieniędzy na to, żeby 100%? Uzyskać. Myślę, że to są kwoty rzędu 50-60 milionów złotych. Porównajmy od razu z budżetem gminy. Budżet gminy to co prawda 30 milionów złotych, natomiast jeżeli chodzi o budżet, o kwoty przeznaczane na inwestycje, to są kwoty w okolicach 2-3 milionów. Czyli nawet gdyby chciał Pan przeznaczyć wszystkie pieniądze z budżetu, to i tak by nie wystarczyło. Nie ma takiej możliwości, Panie redaktor. No też się nie da. Muszą funkcjonować szkoły. Nie można właśnie z powodu budowy kanalizacji zamknąć szkół na przykład. A ja zapytam jeszcze, skąd dokładnie mieszkańcy gminy czerpią wodę? Czyli jakie macie ujęcie wody i czy myślicie o jakimś zbiorniku? Jeśli chodzi o wodę pitną w gminie Wiśniowa, myślę, że to jest pewien ewenement, być może w skali województwa. Jest tak, że zwodociągowane są praktycznie wszystkie miejscowości, natomiast nie są to inwestycje samorządowe. Działają u nas spółki wodno-wodociągowe, które dość dobrze sobie radzą właśnie z dostarczaniem wody dla mieszkańców. To jest woda z rzeki, czy bardziej studnie? Nie, są to ujęcia powierzchniowe, to są studnie głębinowe również w niektórych przypadkach. Gmina współpracuje ze spółkami wodnymi, udzielając dotacje. To jeszcze tak na koniec jeszcze o plany zapytamy. No właśnie, zbiornik wodny, który ma powstać. Może nie taki duży jak ten tutaj za naszymi plecami, no, ale... Nie, na pewno nie tak duży. Tak, to prawda. Pracujemy nad dokumentacją. Na razie są to, można powiedzieć, wstępne jeszcze opracowania, koncepcja. Także pracujemy teraz nad decyzją, nad raportem do decyzji środowiskowej. Jeżeli wszystko się dobrze powiedzie, to liczę na to, że... Kajakami, i to tylko na turystów? Myślę, że na turystów ostrożnie jeszcze bym poczekał i z zapraszaniem niestety poczekać muszę, choć jest doskonała ale okazja. Plany są. Myślę, że kwestia... Brakuje chyba pieniędzy. 3 lat, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, może się okazać, że uda się kilkuhektarowy zbiornik wodny w gminie Wiśniowa wybudować. No i tą optymistyczną informacją kończymy tą część naszego programu. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Także dziękuję Państwu za uwagę. Na razie, bo widzimy się jeszcze niebawem w programie Jesień w regionach. Dziś mówimy o podkarpackim pod ochroną, o czystych wodach naszego województwa.